Drzwi od lodówki się rozregulowały, powodując otarcia. Ja zabrałem się za regulację, zanim zbadałem temat i narobiłem sobie większego kłopotu. Czyli tutaj krzywo wkręciłem tą śrubę. I nie byłem w stanie tego dokręcić do końca. Obrobiłem śrubę i teraz będę się starał to naprawić. Tutaj w maskownicy mamy magnes. Ja mam wykrywa, czy lodówka jest zamknięta. Także lepiej nie zapomnieć o instalacji tego, bo światło będzie się świeciło albo coś. Włączę lodówkę, tego nie założę i zobaczymy, czy światło zgasło. Światło się świeci. Jeszcze jeden sposób, żeby sprawdzić, że ten magnes jest odpowiedzialny za wyłączanie światła. Symulacja. Otwarte drzwi. Zamknięte drzwi. Otwarte. Dobra. Da się regulacji to tutaj. Taką prowadnicę przykręcamy. Właśnie tymi śrubami przykręcamy prowadnicę i tutaj wsuniemy front z drugą częścią prowadnicy. Regulacja góra, dół. To jest tutaj i tutaj poziomowanie. Natomiast tutaj mamy śrubę od regulacji lewo, prawo. No i to ważne, żeby wkręcić do końca, żeby drzwiczki nam nie odstawały z drugiej strony. Do drzwi jest przykręcona druga prowadnica. Montujemy z powrotem drzwi jak nowe. Dobrze, do ideału im brakuje, ale nic nie obciera w tym momencie.